Analizując ogłoszenia zamieszczone na praca.pl, obserwujemy od jakiegoś czasu zmiany dotyczące chociażby wymogu doświadczenia. Firmy z obszarów, w których trudno jest znaleźć pracownika, takie jak IT czy sprzedaż, są zmuszane do otwarcia się na młodych, jeszcze niedoświadczonych pracowników, i tym samym coraz częściej i chętniej inwestują w programy szkoleniowe lub stażowe. I przygotowują młodą kadrę do pracy w swojej firmie. Z kolei sytuacja inaczej wygląda w przypadku osób szukających zatrudnienia w administracji biurowej. Tam konkurując z wieloma chętnymi, musimy liczyć się z długą listą wymagań pracodawców, na której najczęściej doświadczenie ciągle jest na topie. Przed rozmową kwalifikacyjną powinniśmy pamiętać o kilku cechach, które rekruterzy wymieniają jako cechy uniwersalne kandydata idealnego. Między innymi, jako jedną z głównych cech, rekruterzy wymieniają szacunek do rekrutera, do osoby, z którą jesteśmy mówieni na spotkanie. Często zwracając uwagę, że kandydaci odwołują spotkania na ostatnią chwilę, warto też pamiętać o tym, żeby zasięgnąć informacji o firmie, zapoznać się z tą firmą, bo na pewno takie pytanie padnie podczas rozmowy. Uczciwość i pozytywne nastawienie są też bardzo mile widziane przez rekruterów. Nawet najlepsi specjaliści, jeżeli okażą się malkontentami, mogą stracić w oczach osób, z którymi rozmawiają. Zaangażowanie, czyli taka chęć do zadawania pytań o stanowisko, na które aplikujemy, czy też o firmę, w której będziemy pracować, również jest dla nas na plus.